Adrian Chujnicki Ksiądz Katolicki to jest mocny podcast, bo mocny jest Bóg i mocne jest jego działanie. I mocni są również goście w naszym studio. Dzisiaj mamy siostrę Julietę i ojca Tomasza. <grywa> Witajcie, <laughs> pięknie was widzieć. Słuchajcie, siostro Jety jest ja dominikanką, ojciec Tomasz jest dominikaninem. <śmiech> Amen. <śmiech> to jest piękne, to jest radość. I są odpowiedzialni za dzieło Lednice, więc dzisiaj usłyszymy też o Lednice. Usłyszymy więcej, na pewno jest to przepiękne i dobre dzieło. Ale na start, dobry taki starter dla was. Często na samym początku osoby opowiadają o swoim doświadczeniu Boga, a ja was zapytam tak też o doświadczenie Boga, ale może o taką codzienność. Gdybyście mieli dzisiaj powiedzieć, jak wygląda wasza codzienność, no to jakbyście to opisali? Panie Przodem. <laughs> Dziękuję. Proszę bardzo. Gentleman w każdym calu i zawsze. To jest jasne. Aha. Jak wygląda codzienność mhm. z Bogiem? Odwołam się do tej codzienności lednickiej, ponieważ w tej codzienności teraz jestem. Nie jest to codzienność łatwa. Mhm. Na pewno, natomiast to, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o moją codzienność z Bogiem w tej niełatwej codzienności, to jest taka, że daje mi ogromnie dużo pokoju wewnętrznego. Nie było tak zawsze, nie było tak zawsze. Sam moment w ogóle skierowania do pracy właśnie przydziela lednickim. No, wygenerował we mnie bardzo dużo takiego buntu i niezgody na to, dlatego że poczułam się trochę jak Abraham, mhm. który został wyrwany ze swojego bezpiecznego środowiska mhm. i posłany gdzieś, gdzie nie wiadomo jak będzie, czy w ogóle coś będzie. I kilka, może za dużo kilka, ale dwa miesiące to było takie zmaganie się i takie. Dokopywanie się w samej sobie, co Pan Bóg mi chce przez to powiedzieć. I czasami to były takie wręcz kłótnie z Panem Bogiem, mm. ale otrzymałam łaskę wewnętrznego pokoju, co też nie znaczy, że jestem. Jakoś odklejona od takiej rzeczywistości, w której tam nam na co dzień przychodzi żyć i budować ten, 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 to, to duszpasterstwo lednickie. Także mhm. na dzień dzisiejszy Pan Bóg bardzo mocno jest obecny we mnie właśnie w tej łasce takiego wewnętrznego pokoju i też zgody na to, gdzie jestem, co mam robić. I jak mam to robić? Fajnie, siostro, że mówisz o pokoju. Też tym bardziej, że nas z siostrą się akurat widzimy pierwszy raz, a widzę, że bije od ciebie też taki pokój. I to jest piękne, i w ogóle mam wielką radość, bo po raz pierwszy w studiu mocnego podcastu jest siostra zakodna, więc siostry. Dobrze, że jesteś. Cieszę się bardzo, fajnie. Fajnie. Ojcze Tomaszu, no jak tam? Bardzo dobrze. Też tutaj biorąc poeczko od właśnie siostry Julietty, to też to moje doświadczenie lednicy jest abrahamowym doświadczeniem, mm. dlatego że Pan Bóg posłał mnie do czegoś, czego nie znam tak naprawdę. Jako dziecia oazowy, ja wychowywałem się na rekolekcjach oazowych i jakoś termin lednicy zawsze mi kolidował z czuwaniami. Przed Wigilią zesłania Ducha Świętego, no i w dzień, kiedy rozmawiałem z prowincjami, pytałem się, czy, do, czy będę miał tą łaskę, żeby złożyć zakonie świętego dominika śluby wieczyste, też zapytałem, gdzie będę posłany. On mówi lednica, dlatego jedź zobaczyć, jak tam jest. No i pojechałem. No i pierwsze trzy godziny spędziłem w polu rozmów, kolejne trzy godziny w polu spowiedzi, już w połowie tego czasu wiedziałem, że to miejsce jest koniecznie potrzebne. Kolejne trzy godziny spędziłem w polu modlitwy wstawienniczej, na maksymalnym zmęczeniu, w wielkiej radości. Ale to już wiedziałem, że ja też potrzebuję tego miejsca. Nie? Do tego, żeby też wzrosnąć w świętości, też rozwinąć się jako facet. Nie? Kolejne wyzwanie w moim życiu, kolejny jakiś taki wysoki próg i kolejna taka okazja do wzrostu. Kiedyś ktoś powiedział mi podczas rozmowy, że o tyle się że życie, o ile jesteś w stanie przyjąć pewnego rodzaju ryzyko. Nie? W, tym, w tym wezwaniu, które żeśmy otrzymali z siostrą Julietą, jeszcze z siostrą Łucją i z, z Ojcem Jackiem Skupień, to jest mocne wyzwanie, jest, jest ten taki postawiony wysoki próg zaufania, ale staram się jakoś w sobie to, to, to zaufanie odnajdywać i tak to prze, przeżywam, właśnie. Bardziej w klucz takiego zaufania. Pokój oczywiście, jak najbardziej. To jest coś, bez czego bym tego wyzwania nie podjął, nie wszedłbym w to, gdyby tego pokoju, gdyby tego pokoju nie było. Ale na dzień dzisiejszy to kluczem moim, jak tak przypatruję się, jeżeli chodzi o, o, o tą rzeczywistość Lednicy, tego wszystkiego, co jest związane z duszpasterstwem na miejscu i też z organizacją tego wielkiego spotkania, to przeżywam właśnie w kluczu zaufania. Mm, świetnie. No i fajnie, że powiedziałeś o terminie też Lednicy, bo to jest zawsze wypada przed zesłaniem Ducha Świętego i to jest dla mnie właśnie często taki termin, gdzie organizujemy jakieś różne czuwania i wybaczcie, ale ja jestem trochę takim laikiem pod kątem lednicy, że nigdy jeszcze nie byłem na lednicy, a moi młodzi właśnie z Chwałowic już kilkakrotnie byli i powtarzają proszę księdza, jedziemy na lednicę, jedziemy na lednicę i tak widzę, że jest taki, taki bardzo dobry odbiór w ogóle tego wydarzenia, że jest to taki klimat, no młodzież by powiedziała vibe, że jest coś takiego mocnego w tej lednicy. Gdybyście Mieli właśnie mi tak powiedzieć, co takiego jest najbardziej pociągającego w tym wydarzeniu, dlaczego warto, no to co byście mi, kochani, powiedzieli? Julia, to może ja, co? Proszę, proszę, proszę. bardzo. <laughs> jak, ja, jak miałbym jakoś tak sumaryzować ten charyzmat w jednym słowie, to to jest mhm. spotkanie. To mhm. jest charyzmat spotkania. Okay. Na lednicę młody człowiek przyjeżdża spotkać się ze sobą samym, czy z sobą samą. Bo w tym, w całej tej dynamice, w przebywaniu na otwartym polu, w doświadczaniu też żywiołów, prawda? Czy to jest wiatr, czy to jest deszcz, czy jakaś taka słoneczna spiekota, jak na ostatniej lednicy, no to dochodzą do ciebie różne pragnienia. Masz ciasne buty, robi ci się głodno, robi ci się, że tak powiem, łapyć jakiś zmęcz, chce ci się bardzo pić, to do ciebie dochodzi, nie? Cała taka łaska bycia w ciele. Plus. Najważniejsze łaknienie, najważniejsze pragnienie w dwojakiej postaci. Chcesz kochać i być kochanym, nie? Mhm. Więc spotykasz się z tym. Spotykasz się z drugim człowiekiem, który dokładnie ma tak samo jak ty, nie? I z tym drugim człowiekiem tworzysz kościół, nie? A gromadzi cię ten, który złożył to pragnienie w tobie, zainstalował to pragnienie w tobie, nie? Czyli Pan Bóg. Mhm. Więc to jest spotkanie z sobą samym, czy sobą samą, z Bogiem i z drugim człowiekiem. Mhm. Bardzo blisko. Nie będę jakoś od, tutaj odchodzić od tego, co powiedział Tomasz, dlatego że rzeczywiście to spotkanie młodych dla mnie, ja bym to ubrała w takie dwa sformułowania. To jest prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. O tak. I do tego wspólnota. Aha. Wspólnota, dlatego że spotkanie Rednickie trwa. Kilkanaście godzin, dla niektórych kilka godzin, ale ma w sobie coś takiego, ma taką siłę, że wytwarzają tam się naprawdę piękne, fajne, dobre relacje. I ja jestem przekonana, że tych relacji nie można byłoby zbudować, gdyby właśnie nie odwołanie się do takiego autentycznego, prawdziwego obrazu Pana Boga. To jest też młodzież, która przyjeżdża ze środowisk, gdzie obraz Pana Boga, obraz Kościoła, obraz Księdza, obraz siostry jest bardzo różnie postrzegany. I Lednica też jest takim miejscem, tutaj bardzo mocno chcę zaakcentować, że to, że Lednica jest takim miejscem, obrazem prawdziwego Boga i prawdziwego człowieczeństwa, to jest ogromna zasługa właśnie przyjeżdżających sióstr. Księży, bo to oni nam tą młodzież przywożą. Mm. I, tak. i, I wydaje mi się, że to też, co ta lednica daje młodym w momencie tego spotkania, to jest właśnie obecność ich przewodników, mm. obecność tych, którzy im towarzyszą na co dzień, może troszeczkę inaczej widzianych w tym, w tym konkretnym wydarzeniu. Także tutaj dla mnie to właśnie takie prawdziwe człowieczeństwo. E, autentyczny Pan Bóg i przewodnicy, którzy prowadzą ich na co dzień, a wiedzą, gdzie ich przywieźć, wiedzą, gdzie ich zabrać, żeby to, co robią w ciągu całego roku, e, tutaj było takim zwieńczeniem e, ich pracy. To też do, doświadczenie piękne, prawda? Bo po pierwsze, okolica, które tam jest i jezioro i te pola też, i, i też. las. Te wszystkie symbole, które są używane w liturgii, doświadczenie tańca, to jest kościół roztańczony, to jest kościół, który celebruje swoją wiarę. Nie? To jest coś, czego, czego młody człowiek gdzieś pod skórą potrzebuje w tej takiej rzeczywistości, która przeniosła się w rzeczywistości życia maksymalnie do internetu, stała się taka do bólu cyfrowa. Nie? To jest takie miejsce, gdzie można dotknąć życia... W rzeczywistej postaci, tak. no, gdzie zawiązują się właśnie prawdziwe tak. relacje. Opowiedz o, o, o tym poście facebookowym, hmm. może. Ostatnim? Tak, tak, tak. tak ale zanim, tak. zanim post, który rzeczywiście sprawił mi osobiście tak. dużo radości i, i, i gdzie tylko mogę to o tym opowiadam, to y, ta przestrzeń lednicka, która wtedy ma zupełnie inny obraz, aniżeli teraz, aniżeli przez kolejne miesiące, to jest też przestrzeń żywego kościoła. Hmm. I to, to dla mnie to jest w ogóle taka no, mega, mega odkrycie, bo ja jeździłam na Lednicę ileś lat wstecz, potem była chwila y, takiego spasowania, natomiast to ostatnie y, czerwcowe spotkanie, tak jak mówił Tomasz, to rzeczywiście już z takiej perspektywy też trochę patrzyłam na to, że tu będę od września, ale no, ci ludzie młodzi, którzy nieraz pokonują tysiące kilometrów, żeby przyjechać, y, no Jadą, bo wiedzą, że jest to miejsce, z którego mogą zaczerpnąć coś, także to jest, uważam, fenomen. Natomiast nawiązując do tego tutaj podpowiedzi Tomasza, w grudniu, czyli całkiem niedawno, pojawili się pod naszą lednicką rybą dwoje zakochanych ludzi. Cudownych, pięknych, wspaniałych. Ja ich osobiście nie widziałam, ale nie byłabym kobietą, gdybym nie dotarła do tych osób. Ojciec Jacek, o którym wspomniał Tomasz, przyszedł i mówi: A byli młodzi i pani zostawiła bukiet w kaplicy, bo się zaręczyli pod rybą. I ja mówię: I tak ich puściłeś? Nie, no to niemożliwe, więc ja szybko pobiegłam do kaplicy, zrobiłam zdjęcie y, y, tym pięknym kwiatom, gdzieś tam przez okno na tle ryby, no udało się, zrobiłam posta, że coś takiego się wydarzyło. I młodzi odezwali się. Odezwali się, opowiedzieli historię. Okazało się, że chłopak modlił się o dobrą żonę na lednicy, no i wymodlił. Przyjechali specjalnie po to, żeby się zaręczyć, ale też y, potem pod postem, ile komentarzy, ile wspomnień i ile też takich y, powrotów właśnie do tego, że lednica. Nalewnicy poznali się, że dzięki ojcu Janowi poznali się, że gdzieś jakieś wspólne prace, czyli tych takich spotkań, małżeństw, no jest bardzo dużo, okazuje się. I tutaj trzeba właśnie zrobić reklamę. Jeżeli szukasz tej drugiej połówki i nie wiesz, gdzie ją znaleźć, przyjdź na letnicę. Tam ją znajdziesz. Amen. <laughs> nie, ale fajnie, jak tak powiedzieliście właśnie o tym, o spotkaniu, nie? Że właśnie, no to jest chyba taki czas budowania relacji i w ogóle siostra mnie zobowiązała. Siostra mnie zobowiązała, bo to też jest takie spotkanie i relacje. Rozumiem, właśnie, dużo też z grupą młodzieżową, bo tak jak mówicie, dużo przyjeżdża. Ja mam, wiecie, takie różne migawki i chyba kojarzę jakiegoś TikToka z ostatniej rednicy, gdzie ci księża szli właśnie nam że to oni szli i szli, i szli, i, szli. I rzeczywiście można bo ich zobaczyć bardzo dużo. I ten program Lednicy, znowu nie byłem na Lednicy, ale tańce lednickie, no kto by ich nie znał? No to by dopiero trzeba było być laikiem, żeby nie znać tych tańców lednickich. Ojcze, prowadź mnie tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. To są przecież, no to jest... To ma to coś, nie? To jest klimat, później też na parafiach. I jakbyście mogli przedstawić te kilka godzin, to co? Trochę tańca, trochę takich spotkań, jakieś spowiedzi, jakieś występy, czy jakiś zespół? Wiem, że ryba też jest taka bardzo kluczowa. Jak to wygląda? Program w zasadzie. Y z jednej strony ma w sobie taki trzon pewnych stałych elementów. Mm -hmm. Tutaj nie chcemy też zdradzać o, przedwcześnie. Super. Co się będzie działo w tym roku? A będzie coś nowego? Będzie DJ. Uuu, ale więcej nie powiem. Nie mów. To, a, a Trzeba trenować w klubach wcześniejszych. Myślę, że stawiamy na taką spontaniczność. Na to, jak Duch Święty będzie się przejawiał. Um, jest taka przestrzeń warsztatowa hmm. na, na polach letnickich, hmm. namioty spotkań, gdzie to bańkologia miała swój namiot, gdzie też były warsztaty modlitwy kontemplacyjne prowadzone przez Jezuitów, był warsztat liturgiczny. Hmm. I coraz więcej mamy takich też zapytań, właśnie związanych z tą przestrzenią. Jest taka nowa przestrzeń, którą jest przestrzeń rozmów, prawda? Taki, takie specjalne pole rozmów, gdzie. Może i siostry? Mogę wejść? Jak najbardziej. Bardziej nawet pole słuchania. Ta, o tak, pole, pole słuchania. Słuchowisko, Bo, pięknie. Tak, pole słuchania. No. Bo jest takie, takie właśnie pragnienie, mają młodzi ludzie, którzy się z nami kontaktują, że chcą być wysłuchani. Nie? Potrzebują kogoś, kto bez osądzania przejmie, zrozumie. Tam są bracia, siostry, zakonne, ale też dużo specjalistów, dużo psychologów, tak. swój czas wolontaryjnie też przekazuje w związku, w związku z naszą. Z naszym czuwaniem. Tak jak już wspomniałem, też pole spowiedzi jest pole modlitwy wstawienniczej. Są konferencje, są seciki z muzyką w przerwach. Jest też to odpowiednio umiejętnie przetykane modlitwą I wiadomo, że im będziemy bardziej szli w kierunku wieczoru, tym te proporcje stają się coraz bardziej modlitewne. Oczywiście punktem kulminacyjnym jest Eucharystia, która później przechodzi w. W adoracji i w ten taki moment też przejścia przez rybę, prawda? To jest rzecz głęboko symboliczna i bardzo piękna. To jest fizyczny, fizyczny wyraz tego, że podejmuje decyzję, że chce pójść za Chrystusem. Najpierw się modlimy tą modlitwą zawierzenia życia Chrystusowi, ogłoszenia go jako jedynego pana i zbawiciela, i później, właśnie jest ten taki bardzo, no nie bójmy się tego słowa, profetyczny gest. To jest prorockie. To jest głęboko prorockie nie? przejście przez tą rybę y, po to, żeby się nie zatrzymać, nie, ale żeby budować kościół, który jest oparty na relacjach, który jest relacją. Mm. Jak pamiętam też swoje rekolekcje jeszcze w liceum, to znakomite było dla mnie to, to był hit, że miałem wybór, w czym chcę uczestniczyć. O tak. To znaczy tam był jakiś pan, który mówił o sektach, był ktoś, kto właśnie mówił o modlitwie, byli jacyś młodzi, którzy mówili o wspólnocie i wiecie, to było niesamowite, że się wybierało. Ty wybierałeś, gdzie chcesz być i bardzo jest to takie budujące i pociągające, że właśnie Lednica jest pełna wyboru że tak właściwie ty możesz sobie pójść na to, co chcesz, co ci się podoba i jeszcze jakby ktoś mówił, a, że lednica to jest taka po prostu płcizna, no to bardzo dobrze słyszeć, że są warsztat modlitwy kontemplacyjnej, że są też po prostu głębokie rzeczy, głębokie rozmowy, nie? Więc znakomite, taka przestrzeń, gdzie każdy tak właściwie może odnaleźć też coś dla siebie, nie? I jeszcze mi się skojarzyło, tak jak mówicie o tym momencie ryby, tam się trochę skojarzyło te wyzwolenia człowieka, no bo to też jest decyzja, to też jest decyzja. Tak jak decydujemy się pójść za Jezusem, przy liczbie jego pana zbawiciela, tak to decydujemy się na wstrzemięźliwość od alkoholu. No i jest taki rzeczywiście szpar, który, który się ustawia, no i dane osoby idą złożyć też tę deklarację. I mam wrażenie, że dla, dla młodego pokolenia jest, te, te decyzje są bardzo ważne. One mają, one mają znaczenie, jest to taki element, tak jak mówisz, profetyczny. I myślę, który ma taką dużą rangę, czy tak możemy właśnie powiedzieć o lednicy, o tym przejściu też przez rybę, że jest to naprawdę istotne i nie chodzi tutaj tylko o takie ilościowe przejście, ale że może to być głębokie. Ja myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej. Poza tym wydaje mi się, że żyjemy w, takim, w takiej przestrzeni, gdzie symbol odgrywa bardzo ważną rolę mhm. i to. Pokonanie to przejście, bo też jest tak, że nie wszyscy przechodzą przez tą bramę, bo są zmęczeni, bo nie wiem, chcą szybciej wyjechać autokarem, żeby potem nie stać w kolejkach. To są takie bardzo przyziemne, ale okazuje się też istotne elementy, które gdzieś zawracają, właśnie, żeby wykonać ten gest przejścia. Natomiast jeżeli ktoś przechodzi przez tą bramę, to dla mnie osobiście to jest takie do końca przeżyte spotkanie lednickie. Dlatego, że no. To, co się działo do momentu zakończenia, do momentu przejścia, było też pewnego rodzaju przygotowaniem, bo samo to przejście przez rybę to jest właśnie bardzo świadomy wybór, że ja nie zatrzymuję się tylko na tych treściach, które e, przeżyłam w czasie spotkania, ale ja chcę z tymi treściami przejść przez rybę, bardzo tak symbolicznie, i chcę to ponieść dalej, czyli tam, gdzie, dokąd wracam. Także to ja tak to, ja tak to widzę. Wow, to jest Pan Jezus powiedział też swoim apostołom: nie? Idźcie i goście. Dominik mówi swoim synom i córkom: Idźcie i goście. Więc dla mnie to jest szalenie dominikańskie. Ja bardzo się rozkochałem w tym geście, no bo to jest uruchomienie człowieka, ok? Bo przecież liturgia ona prowadzi do takiej intymności pomiędzy człowiekiem i Bogiem, też takiego spotkania pomiędzy człowiekiem i drugim człowiekiem, prawda? Później jest ten moment takiej adoracji. Gdzie to, już tak, gdzie to już staje się bardziej kontemplatywne, ale potem, żeby nie było za gęsto, żeby nie było za ciepło, to trzeba się ruszyć z miejsca. Nie? Więc to też pokazuje komuś, kto uczestniczy właśnie w tym doświadczeniu lednicy, że czas, używając języka franciszka, naszego papieża, czas wstać z kanapy. Trzeba się ruszyć. Dokładnie. Trzeba się ruszyć. I to doświadczenie, które, które, które mam, to doświadczenie spotkania z Bogiem, które wygenerowałem, w jego naturze jest to, że ono się udziela, nie? żeby mm. się tym dzielić mm. też. Mm. Tak, a też patrząc na Wasz charyzmat, właśnie jako Dominikanów, no rzeczywiście głoszenie na, tak właściwie w różnych formach jest bardzo. W każdy możliwy sposób i każdemu. Tak. Tobie też. <laughs> Właśnie to jest bardzo ważne. I tak rozumiem, bo nie znam też genezy, w jaki sposób narodziła się lednica. Rozumiem, że na pewno było to podyktowane takim pragnieniem dotarcia do, do młodych. Jak, jak to w ogóle się narodziło? Mm -hmm. No tutaj trzeba wspomnieć o wielkim charyzmatyku w kościele ojciec Jan Góra, którego ogromnym pragnieniem było to, żeby młodzi... Mieli swoje miejsce w kościele. I od tego właściwie wszystko się zaczęło. Jak czyta się Jana Górę, zachęcam w ogóle do czytania jego tekstów. Naprawdę są takie aktualne i wydaje mi, wydaje mi się nawet, że może bardziej aktualne na dzisiejsze czasy. Ale też dużo ciekawych wywiadów można znaleźć z Janem Górą. Właśnie jestem tak na etapie ostatnie dni słuchania różnych rozmów, tak sobie powiem, czule z Jasiem Górą. I między innymi, on osobiście uważa, że to Jan Paweł II był tym, kto troszkę sprowokował to, że, te, że ta lednica jest. On zresztą, no, to nie jest tajemnicą, że Jan Góra bardzo dużo zawdzięcza papieżowi i, i też tak go tutaj stawia jako obok kogoś, kto. To ma, jakby no, podpowiedział, zainspirował do tego, żeby takie spotkania lednickie były. Ale sam dom na Lednicy, sam ośrodek lednicki powstał po to, żeby młodzi mieli swoje miejsce w Kościele. I ta przestrzeń dla nich, no my chcemy też ją tak wskrzesić. Chcemy właśnie z tego ośrodka zrobić dom. Wrócić do korzeni, prawda? Dokładnie. Wrócić do korzeni, żeby właśnie każdy człowiek, nie tylko młodzi ale każdy człowiek mógł znaleźć ten dom na Lednicy. Jest takie zjawisko wirtualnej bezdomności, nie? że dzieciaki mają gdzie mieszkać, mają w miarę pełne brzuszki, ale nie są otoczone miłością, uważnością, czułością. Z tym się spotykamy jako spowiednicy, prawda? Bardzo często, czy też w rozmowach indywidualnych, kiedy, kiedy rozmawiamy. Lednica miała być takim miejscem nie doświadczenia ciepełka jakiegoś, ale miejscem, gdzie, gdzie to właśnie młodzi spragnieni budują dom. Budują dom. I z, tej z tego doświadczenia domu wyrasta później kultura. Wyrasta nowa kultura, wyrasta to, co, co Jan Paweł II nazywał w swoim nauczaniu cywilizacją miłości. Nie? Więc Jan, Jan Góra wziął nauczanie papieskie i przełożył ten język naprawdę takiej wysublimowanej teologii na język bardzo praktycznych gestów czy to przez przy, przy tańce lednickie, czy, przy, czy przez wszystkie te inicjatywy, których się podejmował, bo były turnusy wakacyjne kiedyś, kiedy jeszcze Jaś żył, nie? Świętej Pamięci. I to są rzeczy, którymi się inspirujemy. To są rzeczy, do których chcemy wrócić. Wiadomo, że i kultura nam się zmieniła i przenieśliśmy się w tą przestrzeń cyfrową, w której teraz się spotykamy, prawda? Tutaj na tym twoim właśnie forum internetowym, do którego nas zaprosiłeś. Nie postrzegamy tego jako jakąś konkurencję, raczej jako, raczej jako taki przedsionek do, do spotkania realnego. Więc Lednica miała od samego początku takim spotkaniem realnym być. Zaczęło się w 1997 roku, miało to być tylko i wyłącznie przygotowanie do, 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 do obchodu prawda, drugiego milenium chrześcijaństwa, ale nabrało to takiego rozpędu. Ludzie zachłysnęli się, zachwycili się ideą, że ona zaczęła się w bardzo taki gwałtowny sposób rozrastać. W pewnym momencie było sto parę tysięcy ludzi na tych tak, spotkaniach, tak. kiedy jeszcze Świętej Pamięci Jan żył. Teraz wytrwale modlimy się o co najmniej 30 tysięcy. Dajmy tak. Panie Boże. Ale nie stawiamy tutaj granic hojności. <laughs> nie stawiamy <Panu> hojności. <laughs> właśnie granic hojności ani Bogu, ani sponsorom. Tak, także tak. Także, ta, ta, także też Oczekujemy, oczekujemy tutaj y, y, obfitości z Bożej strony, nie? Ale nie w taki sposób, żeby pójść wybacz sformułowanie w masówkę, nie? Mhm. Tylko żeby, żeby dać temu człowiekowi, który na ulicy przyjeżdża szansę, tak mówiliśmy właśnie, spotkać się z sobą, spotkać się z Bogiem i z drugim człowiekiem. Nie? I w ten sposób przejść do budowania kościoła opartego na relacjach. Mhm no właśnie, bo Jan Paweł II też zobaczcie dla mnie to jest tak niesamowite, że był pionierem w wielu rzeczy i to przecież on wymyślił światowe dni młodzieży, nie? gdzie naprawdę gromadził kilkaset, a czasami nawet miliony po prostu młodych osób i wydaje mi się, że młodzi też czują się tak dobrze, czują się tak raźnie, gdzie jest nas po prostu bardzo wielu, gdzie przyjeżdżają osoby, że jest to po prostu dla nich bardzo też takie pociągające. No, i tak jak właśnie wspomnieliście, no, w internecie internet jest fajną i dobrą sprawą, ale też bardziej zawsze patrzę na to jako na taką służbę do tego, żeby kogoś do czegoś zaprosić, nie, żeby wejść w coś, co jest rzeczywiste, coś, co jest realne. No i tak właściwie nie wiem, czy mamy takie inicjatywy w Polsce, które wiecie, by zgarniały kilka tysięcy młodych, kilkadziesiąt tysięcy młodych, nie, więc to jest. To jest potężne wydarzenie i domyślam się, że do takiego wydarzenia trzeba też się solidnie przygotować. Oj bardzo. Oj bardzo. Tak. <laughs> Oj bardzo. No i jak to wygląda, to jest długo czasu, jak, jak, jak sobie to ogarniacie? Więc pozwolę pierwsza sobie tutaj mhm. powiedzieć. cytując osoby, które ileś lat wstecz przygotowywały, to spotkanie dużo lednickie, które też nas wprowadzają, w ten system przygotowania, to jeden z takich koordynatorów powiedział, że kończy się lednica duża, przechodzą przez bramę, a my już myślimy o następnym spotkaniu. Więc praktycznie ten czas takiego przygotowania trwa nieustannie. Natomiast wiadomo, że tak strukturalnie, organizacyjnie to spotkanie, no, Trzeba też jakoś ogarnąć, mówiąc młodzieżowym językiem i ogarniamy poprzez to, że się spotykamy, że planujemy, że właśnie szukamy sponsorów, bo to spotkanie to jest też no, ogromna suma pieniędzy, tak, żeby jakoś to dobrze zabezpieczyć, przygotować, przeprowadzić. No też. Potrzebujemy dużo ludzi, którzy nam w tym jakoś pomogą, więc jest to długi czas i jest to intensywny czas, i ja na przykład nie byłam tego świadoma, mm. że to aż tyle wysiłku wielu osób wymaga, żeby takie spotkanie mogło się odbyć. Dzięki Bogu są wolontariusze, którzy robili to już wiele razy, więc tutaj oni są naprawdę niesamowitą taką kręcą też i wiedzy, i doświadczenia, i Oj, też. Tak. Pozwalają nam uniknąć pewnych błędów, które byśmy najnormalniej w świecie popełnili, dlatego że robimy to pierwszy raz, prawda? Ale jest sporo ludzi, musiałbym tutaj całą litanię wymienić, bardzo długą, którzy, którzy deklarują nie tylko jakoś tak słownie nie? Tą, tą taką chęć pomocy, ale też. Aktualnie są w taki rzeczywisty sposób, wiesz, zaangażowani w to dzieło. Nie? Spotykamy się regularnie z wodzem i z siostrą, z siostrą Lucją, też czy w realu, czy na platformie jakiejś cyfrowej. Nie? I to, te przygotowania one są długofalowe. Potem one stają się coraz bardziej intensywne, im bliżej jest do tego rzeczywistego spotkania. Później, już tych kilka tygodni. Przed samym spotkaniem Lednickim to jest już po prostu ukrop. Tylko, tylko, tylko modlimy się, nie śpimy. Mm. Jemy w, jakimś tam, w jakiejś tam przerwie. Troszkę drżę przed tym czasem, bo mm. największa impreza, w której brałem udział, którą też przygotowywałem jeszcze jako ksiądz decyzjalny, to była impreza na 500 osób. Tutaj skala jest troszkę inna, ale ufam, że jakoś tak też z Bożą Pomocą i też myślę, że na tyle będę miał w sobie pokory też, żeby prosić, nie? Nie? prosić nie tylko sponsorów o Ośrodki, ale też też ludzi o pomoc, którzy mają doświadczenie. Nie? Tak widzisz, my jego wspólnoty sami się jednego. Teraz mamy wydarzenie na 850 osób szkołę prorzą i ja widzę, ile do tego wiecie, ile tutaj trzeba rzeczy nie? przygotować. Tak. Naprawdę bardzo dużo. Myśmy pierwsze spotkanie już mieli tak właściwie 8 miesięcy temu, nie? żeby z tym wszystkim wystartować, a tutaj po prostu mówimy o jeszcze takiej potężnej skali, i dobrze, że są takie stałe osoby. nie? Zobaczcie, że stałość to jest jakaś taka pewność, bezpieczeństwo, ale jestem też ciekawy, jeżeli chodzi właśnie o tych sponsorów, patronów, tak bym ich może nazwał, czy jakby to też są stali patroni, którzy zwykle właśnie wspierają, czy tutaj trzeba jakby co roku, no co roku człowiek zdaje się na łaskę Bożą i co będzie, to będzie. Jak to w praktyce wygląda? To jest miks tych obydwu podejść, okay. prawda? Dokładnie. Jest, są patronowie, którzy, którzy, którzy od długiego czasu nas wspierają, mm. niektórzy Chcą pozostać anonimowi, inni też y, cieszą się reklamą, którą pozyskują właśnie w ten sposób. Nie? Mm. Y, ale też równolegle trwa taki proces, w który jesteśmy zaangażowani, fundraisingowy, związany z pozyskiwaniem nowych patronów, nie? Mm. też y, z zawiązywaniem relacji. Bo tu chodzi o to, nie? O, o wymianę dóbr y, takich duchowych, że ktoś, kto, kto tych środków. Y, Finansowych ma sporo i chce nas pobogosławić nie? w tym Bożym dziele, który, którego się podejmujemy na Lednice, to też liczy, czy to w sposób wypowiedziany, czy w sposób niewypowiedziany, na jakieś duchowe dobro, czy to wsparcie monetarne bezpośrednio, czy, czy w jakikolwiek inny sposób, prawda? Że, że te zasoby, które my uruchamiamy w tym dziele Bożym, też dla tej osoby będą, będą, będą generowały jakiś pożytek i doczesny, i wieczny. Nie? Więc mm -hmm. to jest proces, który, który jest głęboko relacyjny, głęboko relacyjny nie? nie chcę używać takich technicznych terminów typu lejek fundraisingowy, nie? Bo, to, bo to jest kwestia, kwestia nomenklatury technicznej, bardziej wolę patrzeć na ten cały proces właśnie pod kątem relacji, nie pod kątem nie. relacji. Też tak właśnie patrzę na no to być jako konkretna inwestycja, no w kościół młodych, nie, jakby bardzo mocno nam zależy na tym, żeby młodzi byli w kościele nie, i myślę, że takie wsparcie po prostu konkretne dorosłych, no to to jest to, że właśnie z jednej strony zachęcają swoje dzieci, że gdzieś oddziałowują na tych, którzy mają blisko, ale też te wsparcie, właśnie i modlitewne, i materialne jest bardzo po prostu cenne. Więc jeżeli słuchają nas też osoby, które wspierają, to bardzo serdecznie Wam też dziękujemy, że inwestujecie w kościół młodych bardzo. Bardzo też do tego zachęcamy. No i, i dzięki, też, dzięki też za to. Tomaszu, powiedziałeś taką ciekawą rzecz, bo powiedziałeś: jakbyś księcem decyzjalnym. <laughs> Dzisiaj widzimy Cię w bieli. Jest Ci całkiem dobrze w tej bieli. O dziękuję. Biel szczupla. Czy żeby jako Dominikanin można było lepiej głosić, niż jako decyzjalny, co się stało? A <laughs> gdzie to myślę, że się spotkamy na osobnym odcinku w tej sprawie, co. Bo tutaj można było dużo gadać. Nie? Ale zróbmy zróbmy, zróbmy osobny odcinek w tej sprawie. Tylko tyle mogę uchylić. No, przecież nie spalę osobnego odcinka. Nie? Powiem tyle, że w pewnym momencie mojego życia bardzo zapragnąłem wspólnoty. Bardzo. Bardzo zapragnąłem tego, żeby przeżywać kapłaństwo i przeżywać właśnie głoszenie, bo jakoś w tym kierunku Pan mnie też obdarował i poprowadził. W taki sposób, że będziemy się z braćmi, razem, dopingować, nakręcać w tym głoszeniu, czerpać też radość z tego głoszenia wspólnego. No i ta intuicja, którą miałem, żeby zostać właśnie psem pańskim, dominikaninem, okazała się trafna. No bo to przecież życie wspólne to jest podstawowa obserwacja, czyli taka podstawowa praktyka naszego naszego zakonu. Że Dominik zakładał, zakładał zakon i też zakładał klasztory dla kaznodziejstwa i dlatego, żeby bracia przebywali wspólnie, nie? żeby bracia przebywali razem. Przerażającą rzeczą jest w 21 roku w ogóle taki problem samotności, w którym żyją ludzie i też problem samotności księży. Nie? Z całą kwestią negatywnego, też PR-u, całego hejtu, mm. który idzie w kierunku księży. Mm. Wspólnota jest niesamowitym, takim walorem wzmacniającym, prawda? Tutaj na pewno się zgodzisz. Nie? Jak bardziej. Pracujesz na parafii, gdzie księża żyją wspólnie, mm. spożywają wspólnie posiłki, też modlą się razem. To jest to jest niesamowite doświadczenie. Ja chciałem czegoś więcej. Nie? Mm. Chciałem czegoś więcej i to więcej właśnie znajduję w zakonie. Bogu nie będą dzięki za to. Tak, ale zobacz też, że to jest niesamowite, że nawet tu nie odbiegam od lednicy, no bo tak. tak jak Was słucham, no to to, co jest po prostu mocą lednicy, to jest moc wspólnoty, Dokładnie moc wspólnoty, tak. moc po prostu być razem, nie? Moc wspólnej modlitwy, moc wspólnej adoracji, moc wspólnego tańca, nie? Że to jest to i tak właściwie myślę, że to jakoś tak chyba najmocniej porywa młodych, nie? Że oni patrzą, że oni nie są jakimiś odkleńcami, nie, że są, nie wiem, tylko oni z klasy chodzą w niedzielę do kościoła o, i tam tak. angażują się w dodatkowe grupy, tylko oni nagle patrzą, że po prostu są tysiące młodych osób, dla których Jezus Chrystus jest najwyższą wartością po prostu w okay. życiu, nie. Więc no, więc to jest właśnie też takie piękne i pięknie, że jest stworzone takie miejsce, taka przestrzeń, właśnie klednica. Więc słuchajcie, no, bardzo Wam Błogosławię i no, myślę, że muszę się tam pojawić. Myślę, że muszę też tam być. Chętnie też zakosztuję właśnie tej mocy wspólnoty. Gdybyście mogli, właśnie na sam koniec, też tak zaprosić, tak od serca wszystkich, którzy nas słuchają, tutaj może do, do tej właśnie kamery. Bardzo Was o to proszę. No kochani, 1 czerwca na polach Lednickich nie może Was zabraknąć. Będzie się działo, będzie przede wszystkim wokół osoby Jezusa, ale też będzie wokół Was. Więc, jeżeli chcecie doświadczyć tego, czym jest żywy, prawdziwy, autentyczny, młody Kościół, to widzimy się 1 czerwca 2024 roku. Zapraszam Cię z całego serca, kimkolwiek jesteś, który słuchasz, albo która słuchasz tych słów, które teraz do Ciebie mówię. Zapraszam Cię, żebyś przyjechał czy przyjechała na Lednicę spotkać się z Twoim podstawowym pragnieniem, jakie jest pragnienie miłości. Zapraszam Cię na to spotkanie, gdzie możesz spotkać Boga twarzą w twarz i też spotkać drugiego człowieka, który tego samego Boga i miłości potrzebuje. A jeżeli będzie Ci mało, to zapraszam Cię do relacji z domem na Lednicy. Będziemy ruszali z serią rekolekcji. Musimy tylko jeszcze zadbać właśnie o kształt naszego domu. Tak. Prosimy Cię, módl się też w tej sprawie. Kiedy z tym ruszymy, to będzie też taka szansa, żeby to doświadczenie Lednicy, które zdobędziesz właśnie w tym roku, w czerwcu, ono się jeszcze bardziej pogłębiało. No i co do Lednicy, nie wiem jak ty, ale ja będę, więc wierzę, że po prostu do zobaczenia. I kochani, chcemy się jeszcze pomodlić, pomodlić właśnie dzisiaj, może szczególnie za młodych, a za młodych i mhm. też za to dzieło Lednicy, żeby Duch Święty też to wszystko prowadził. Kochany ojcze, bardzo Ci dziękuję za, za naszego papieża świętego. Tobie też oddajemy święty Janie Pawle II, też to dzieło ty, który byłeś naprawdę pionierem, który stworzyłeś właśnie światowe Dni młodzieży, który miałeś bardzo mocno w sercu młodych, oddajemy ci po prostu młodzież całego świata, oddajemy ci właśnie to dzieło lednicy spraw, żeby to było naprawdę doświadczenie mocy wspólnoty, pośród której Ty jesteś Panem. Tam, gdzie dzieją się właśnie setki spowiedzi, tam, gdzie jest radość, gdzie jest taniec, gdzie jest głębia, gdzie jest po prostu taki pokój. Wołamy właśnie też za organizatorów o takie dobre przygotowanie. Wołamy o, o to, żeby mieli w tym taką mądrość i umiejętność przygotowania się do tego dzieła. Wołamy też, żebyś poruszał serca patronów, sponsorów, żeby też mogli wesprzeć też to dzieło. No i niech to po prostu będzie dzieło Twojego Królestwa. Niech Twoje Królestwo się rozszerza. Wołamy o to całym sercem. I ojca, Tomasza prosimy właśnie o błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem I duchem twoim. Niech was strzeże, błogosławi i napełnia wasze serca pokojem, radością, miłością. Wszechmogący, miłosierny Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą nie dzięki. Siostra Ojciec Tomasz, bardzo serdecznie Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dzięki. To Amen. było dobre. Trzymajcie się, kochani. Najlepiej Pana Jezusa zachęcamy też do Patronite, ale dzisiaj nawet myślę sobie tak może bardziej to wsparcie właśnie na Lednicę. Pozostawcie po sobie jakiś lat. możecie komentarz zawsze zostawić. No i trzymajcie się mocno. Z Panem Bug in. <laughs>